poproszę zespół, żeby z nami zaśpiewał, a w tym czasie chciałbym, żebyście podchodzili do siebie i po prostu witali tych, którzy tu przyjechali, są gośćmi, żebyśmy się nawzajem uścisnęli. Ja nie wiem, czy dojdę na balkon, chyba nie dojdę, ale do kogo dotrę, to chciałbym uścisnąć dłoń i powiedzieć, niech Bóg Cię błogosławi. A zaśpiewamy psalm, jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Bo jeszcze nie ma południa, więc jeszcze jest rano. I jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, rano, jak jest dobrze Ci śpiewać, jak dobrze jest razem. I powiedz do swojego sąsiada już teraz, to dobrze, że jesteś dzisiaj. Powiedz to jemu. To dobrze, że jesteś tutaj. Jestem szczęśliwy, że jesteś tutaj. Halleluja, to jest niesamowite, że jesteśmy tutaj razem. Halleluja. Halleluja. Gloria Jezus. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Jak dobrze jest dziękować Bogu. Aleluja. Powiedz tak teraz, jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, za każdy dzień, za każdy moment, za każdą chwilę, które jestem Twoim dzieckiem. Twoja obecność, Twoja chwała,
Niech wypełni dzisiaj to miejsce. Tak dobrze się zrobiło, ja muszę teraz mówić. A może obędzie się bez kazania? Nie? O tak, to prawdziwy zbór zielonoświątkowy. Słowo musi być na pierwszym miejscu, amen. Chcę, kochani, powiedzieć, że z radością jesteśmy tutaj, ale i takim małym niedosytem i bólem w sercu, że nie ma z nami pastora Michała Chydzika. Ponieważ to z nim najpierw, zanim z pastorem Bogusławem ustalaliśmy, kiedy braterstwo Chydzik byli w Słupsku, umawialiśmy się, że zrobimy wspólną konferencję i troszeczkę inne nawet tematy mieliśmy podejmować, bo prosiłem pastora Michała, żeby też poruszać tematy związane z obdarowaniem, z darami Ducha Świętego. I tak liczyłem na tą konferencję, że uda nam się w końcu razem coś zrobić tutaj wspólnie i razem usługiwać. I myślę, że tak samo jak my z tego powodu jesteśmy smutni, tak i pastor Michał tam w szpitalu również przeżywa tą sytuację, ale też pisał, że jest z nami i błogosławi nas. I ja mu odpisałem, że również go błogosławimy i modlimy się. I w Słupsku się modlimy i gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek zborze, to mówię o tym. I zbory wiem, że się modlą o pastora Michała, zwłaszcza właśnie w tym trudnym okresie zmagania się z chorobą. Także chciałem to powiedzieć, bo wiecie, ja wierzę, że Bóg jest duchem i że my też jesteśmy duchami. Czy nie jesteśmy duchami? I że pastor Chydzik w duchu jest z nami. Amen? I dlatego polecamy go Bogu i wierzymy, że Pan go przeprowadzi, wyprowadzi z tej sytuacji. Amen? Amen. Halleluja. Kochani, trzymam w ręku coś, co jest bardzo ważne dla mnie i myślę, że dla każdego z nas. To jest Pismo. W nim jest napisane, że kiedy otwierasz Biblię i czytasz Słowo, Słowo wzbudza w sercu wiarę. Bo wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie pochodzi ze słowa jakiego? Chrystusowego. I dzisiaj Bóg, wczoraj było wczoraj, przedwczoraj było przedwczoraj, dzisiaj jest dzisiaj i tak jak mówi nam apostoł Paweł, że dzisiaj jest dzień zbawienia. To dzisiaj jest ten dzień, w którym Bóg chce znowu do nas mówić i w którym Bóg chce, aby nasze serca były otwarte na Jego obecność i Jego działanie. Dlatego wierzę, że kiedy będziemy zwiastować dzisiaj Słowo Boże i będziemy słuchać Słowa Bożego, ono wzbudzi w naszym sercu wiarę, a wiara wzbudzona przez Słowo poruszy Bożą rękę do działania. Amen? Dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy otworzyli taką szczególną księgę. Jest to pierwsza księga Samuela. Rozdział pierwszy. Przez tłumaczy zatytułowany on jest Narodzenie Samuela w naszej Biblii Warszawskiej. I chciałbym, żebyśmy do tej historii dzisiaj sięgnęli na początku, zobaczyli coś, co mi się dotyczy bardzo często. A ja nie mówię tu o bezpłodności, bo jak popatrzyłem na dzieci w zborze ustrońskim, to chciałem się odwrócić w pewnym momencie do siostry Tatiany i powiedzieć, mówią, że jest niż demograficzny. A tutaj przecież nie widać tego niżu. Tyle dzieci, że macie przyszłość przygotowaną na pewno. Z tego powodu, że jest to, jest następne pokolenie, które rośnie. Jeśli Pan nie przyjdzie oczywiście. Więc nie będę mówił o problemach związanych z bezpłodnością Anny.
Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na problem, który pojawił się w życiu Anny z innej perspektywy. Kiedy dzisiaj siedzimy wszyscy ładnie ubrani w ławkach kościelnych, tutaj w tym zborze i wyglądamy bardzo ładnie, sympatycznie, wielu z nas za tą piękną fasadą chowa w swoim sercu sytuacje, problemy, ciężary, które go przygniatają, które go okradają często z radości, które okradają go z komfortu życia. Na pewno nie możemy powiedzieć wszyscy, że dzisiaj żyjemy bez problemów, że przyszliśmy bez problemów, że jesteśmy dzisiaj w zborze tacy szczęśliwi, że właściwie wszystko jest w porządku. Na pewno gdybyśmy tak zaczęli dociekać, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku, to wielu z nas zapłakałoby i powiedziałoby: ja wiem, że jest Bóg, ja wiem, że jest Bóg, ale jest mi ciężko. Wczoraj modliłem się z pewną osobą, która idzie do sanatorium i mówi mi: walczę z rakiem, ale wiem, że będzie dobrze. Niektórzy wczoraj zaszczepili to zdanie, które wypowiadam, i zawsze mówię: to nie jest slogan. Będzie dobrze, bo ja znam mojego Ojca. Więc nawet jeżeli jest źle, to będzie dobrze. Amen. Przeczytajmy. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną i rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach, i odeszła ta kobieta w swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z żoną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam.
można by powiedzieć, ta historia dotycząca narodzin proroka Samuela, co ma wspólnego dzisiaj z nami? Co Bóg chce nam powiedzieć przez tą historię dzisiaj? Czy w ogóle Bóg coś mówi przez tą historię dzisiaj do nas? Ja myślę, że ta historia jest jakby odbiciem życia wielu ludzi, którzy dzisiaj zmagają się z pewnym problemem. Jaki Anna miała problem? Wiecie, w tamtych czasach, kiedy kobieta była bezpłodna, to była pogardzana, była właściwie nikim dla tych, którzy byli wokół niej. Przy ówczesnych obyczajach poligamia, czyli wielożeństwo, było czymś naturalnym, w związku z tym żony, które miały dzieci, pogardzały tymi, które nie miały dzieci. One miały jakby gorszy status. I to wywoływało oczywiście okropne napięcia, ale też ból, który pojawiał się i rozczarowanie w sercach tych bezdzietnych kobiet, bo kobieta bezdzietna nie miała w społeczeństwie należytego szacunku i pozycji. I Anna, której mąż miał na imię Elkana, była tą właśnie kobietą. Czytamy w tym miejscu, że Bóg uczynił ją bezpłodną. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że to Pan uczynił ją bezpłodną. Te stwierdzenia są dla mnie dosyć ważne dzisiaj, dlatego że czasami jest tak w naszym życiu, że zanim sięgniemy po obietnice, które Bóg nam już przygotował, a pamiętacie, kiedyś w tym miejscu mówiłem, że wiara jest sięganiem po to, co już jest przygotowane, to, co na nas czeka, to zanim sięgniemy po tą obietnicę, zanim sięgniemy po to, co Bóg dla nas przygotował, przychodzi czas bezpłodności. Czas, kiedy mówimy, że jest to czas pustyni, czas suszy, kiedy ziemia nie rodzi, kiedy nie ma owocu, kiedy musimy zmierzyć się z tym wyczekiwaniem i temu towarzyszy często właśnie cierpienie również. Dwukrotnie tu jest napisane, że to Pan uczynił Annę bezpłodną. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym fragmentem, czy kiedykolwiek czytaliście go z takiej perspektywy zupełnie jakby innej, niż jest on tutaj jakby umieszczony, z tej perspektywy naszego życia. Że jesteśmy, i Anna była Izraelitką, Anna była wierzącą osobą w tamtym czasie. Mówimy, że była osobą głęboko wierzącą, bo widzimy to po jej zachowaniu, kiedy poszła do świątyni, kiedy rozmawiała z Bogiem. Nie możemy powiedzieć, że to nie była nawrócona osoba. Możemy powiedzieć więcej, że to był taki zielonoświątkowiec starotestamentowy, ponieważ modliła się do Pana, ponieważ wołała do Pana, ponieważ prosiła, aby Pan zaingerował w sytuację, w jakiej się znalazła. I mimo to czytamy, że Pan uczynił ją bezpłodną. Chcę coś Ci powiedzieć dzisiaj. Czasami się zdarza w naszym życiu, że Bóg powstrzymuje wypełnienie się obietnicy w naszym życiu po to, aby wypróbować naszą wiarę. Bo łatwo jest wierzyć, kiedy widzimy. Łatwo jest wierzyć, kiedy wszystko jest w porządku. Łatwo jest wierzyć, kiedy jesteśmy piękni, młodzi i bogaci. Prawda? Co potrzebują ludzie, którzy są piękni, młodzi i bogaci? Czy potrzebują wiary? Czy potrzebują Boga? No, potrzebują, my wiemy, że potrzebują. Tylko, że oni często jeszcze nie wiedzą, że potrzebują. Bo mają wszystko to, co jest potrzebne do życia. Nie myślą o śmierci, nie myślą o chorobach, nie myślą o ubóstwie. Mają wszystko. I czasami jest tak, że Bóg opóźnia wypełnienie się obietnicy, dlatego że chce wypróbować naszą wiarę i dopuszcza w naszym życiu do bezpłodnych dni. Ależ Panie, modliłem się. Tyle lat modliłem się o uzdrowienie, tyle lat modliłem się o zbawienie, tyle lat mojej rodziny, tyle lat modliłem się, aby on przestał pić, tyle lat modliłem się, aby ona się nawróciła, tyle lat modliłem się i nic się nie dzieje, jest cały czas bezpłodna. Ta sytuacja jest bezpłodna, nie ma odpowiedzi.
Anna przez wiele lat była szykanowana przez żonę swojego męża, tą drugą żonę, dlatego że nie miała potomka. Ale przyszedł moment, kiedy Anna postanowiła to zmienić. Biblia nie mówi w tym miejscu, że Anna wcześniej się modliła, czy się nie modliła. Biblia nie mówi w tym miejscu, czy Anna modliła się o syna, czy się nie modliła o syna. Może wychodząc do świątyni modliła się o wiele innych spraw, ale nie modliła się w tym konkretnym przypadku. Ja chcę zwrócić waszą uwagę na to, że przychodzi przełom. I ten przełom polega na tym, że Anna coś postanawia zrobić. Znacie list Jakuba, prawda? Jakub mówi, że modlicie się i nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo źle modlicie się. Można się źle modlić? On mówi, dlaczego się źle ludzie modlą. Dlatego, że chcą zużyć to na swoje własne potrzeby, pożądliwości, jakbyśmy to nie nazwali. On mówi o pożądliwościach, na własne swoje pożądliwości. Przecież Bóg chce, żeby zaspokajać nasze potrzeby. To jest oczywiste, prawda? Więc dlaczego tak rozgranicza pożądliwość od potrzeby? Bo mówiłem na tych wykładach, że pożądliwość jest zła. Pożądliwość ma negatywny charakter. Pożądliwość jest negatywna. Potrzeba, pragnienie jest dobre. Kiedy pragnę pić, kiedy pragnę jeść, to są potrzeby, które należy zaspokoić. Ale pożądliwość jest zła. I Anna postanowiła coś zrobić. Jest pewien klucz w tym wszystkim. Ja wierzę, że Anna modliła się wcześniej o syna. Dlaczego syna? Wybaczcie, siostry, ale to syn był zabezpieczeniem matki. Córki nie. Więc każda matka najpierw chciała mieć syna. Bo jak już miała syna, to wiedziała, że jej przyszłość jest bezpieczna. Jak się urodziła córka, no to problem. Bo trzeba jej męża znaleźć. Ale jak był syn, to matka była szczęśliwa. Więc na pewno Anna modliła się o syna. Ale na czym polegała różnica, że Bóg nie wysłuchiwał jej tak długo i uczynił ją bezpłodną? Wiecie, na czym polega tajemnica tej historii? Ale zanim do niej wrócę, to chciałbym powiedzieć coś ze swojego życia. Walczyłem ze sobą, czy wam tą historię opowiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo potem gdzieś jadę i wszyscy opowiadają historię do mnie, wiedzą wszystko o moim życiu, bo ja taki jestem, że kiedy głoszę kazanie, to czasami opowiadam o sobie. Ale chyba tak powinien kaznodzieja robić, wtedy jest autentyczny. Zgodzicie się? Nawróciłem się w 90 roku, czyli 25 lat temu, kiedy, pamiętam, byłem 5 lat wierzący i na jednym z jakichś wydarzeń był jeden z pastorów, który mówi, że on już jest 10 lat w Panu. To ja się czułem taki malutki przy nim, bo ja tylko 5. Nie wiem, jak te 25 lat minęło. Jeśli następne 25 lat tak szybko minie, to ja chcę naprawdę wykorzystać ten czas. Bo życie mija bardzo szybko. Więc nawróciłem się w 90 roku. Wiecie, lata 90 to były lata szalone. Dlaczego szalone? Bo to były lata intensywnych przemian w Polsce. Inflacja szalała, reforma Balcerowicza. Ja pracowałem w tym czasie na trzech etatach. Byłem nauczycielem w szkole podstawowej, nauczycielem akademickim i jeszcze dorabiałem na pół etatu w ubezpieczeniach, czyli w Warcie. I nie wiem, jak to robiłem, jak godziłem to. I jeszcze byłem liderem młodzieżowym. Czyli jeszcze spędzałem czwartą część mojego czasu w kościele. I zapewniam was, że nie opuszczałem nabożeństw. Więc nie wiem, jak ja to robiłem. Dzisiaj jestem tylko w kościele. I nie wyobrażam sobie mieć czterech etatów. No ale wtedy miałem. Dobrze, ale mniejsza z tym. I kiedy miałem te cztery etaty, byłem świeżo nawróconym człowiekiem, przyznam wam się do czegoś, do pewnego grzechu, który popełniłem. O, teraz się komuś mogę narazić, ale to był dla mnie grzech. Zrozumiałem to później. Nie oddawałem dziesięciny.
Miałem trzy etaty i nie oddawałem dziesięciny. O, kiedy słyszałem o dziesięcinie, ktoś tam mówił albo gdzieś tam czytałem w Biblii, to tak wiecie, szybciutko zmieniałem temat. Starałem się nie myśleć o tym. I to były też czasy, kiedy można było sprowadzić samochód z zagranicy. Więc moi teściowie pożyczyli nam pieniądze i pojechaliśmy do Niemiec, aby sprowadzić samochód. Pamiętam jak dzisiaj, było to Renault Clio, które do dzisiaj nie zapomnę tego Renault Clio. Nie zapomnę chociażby z tego powodu, że miał to być samochód sprawny, a był to samochód po powodzi. Ja się nie znałem na samochodach. Ja po prostu pożyczyliśmy te pieniądze, żeby od rodziców, od mojej żony, żeby kupić ten samochód i żeby go sprzedać i żeby trochę zarobić, bo no właśnie w tamtym czasie tak się często robiło. I to Renault Clio przywieźliśmy. Oczywiście ono nie przyjechało na własnych kołach, bo je przywieziono na lawecie. I no zaczęliśmy to Renault Clio w jakiś sposób, chcieliśmy je uruchomić. Okazało się, kochani, że nie przejdzie żadnego przeglądu, bo ma tak wiele defektów, że trzeba najpierw te defekty naprawić. W tym czasie też pani naczelnik Wydziału Komunikacji była na tyle uprzejma, że wystawiała co miesiąc tak zwany miękki dowód. Wiecie, co to znaczy miękki dowód? To znaczy, że to był takie czasowe pozwolenie na używanie samochodu. Bez odprawy celnej, bez niczego, dopóki nie będą formalności załatwione, że można się było nim przemieszczać i te naprawy dokonywać. No więc zaczęło się. Najpierw pojechaliśmy, żeby stwierdzić, co tam się w nim dzieje. Więc okazało się, że ma przestawioną tylną oś i gdyby chciało się to naprawić, to trzeba by było ten samochód po prostu wyciągać, co było w tamtym czasie mało realne. Więc kiedy jechałem nim, to zdzierał opony po 200-300 kilometrach. Widać było, że opony nieźle są zjechane. Więc co jakiś czas zajeżdżałem do wulkanizatora, żeby kupić używane opony, które za chwilę i tak trzeba było wyrzucić. Trwało to gdzieś jakiś rok. Po roku mój teść, który tak oczekiwał, że mu zwrócę te pieniądze, zaczął się niecierpliwić i pytać, co z tym samochodem. Ja oczywiście nie zdradziłem mu tajemnicy, nie powiedziałem, że ten samochód jest w takim stanie. Zmienialiśmy mieszkanie, stację właściwie i przeprowadzka z jednego miejsca do drugiego. Wiecie, jak to jest, jak to wygląda przeprowadzka. Nie będę opowiadał całej tej historii, ale w każdym razie ważne jest to, że już nie wyczerpał się limit czasowy na dokonanie rejestracji. No więc szukam dokumentów tego samochodu, czyli całą odprawę celną. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i nie znalazłem. Okazało się, że w czasie przeprowadzki razem z innymi śmieciami, papierami poszło do pieca. Anna miała problem bezdzietności, ja miałem problem długu, nie do przeskoczenia. To było 10 tysięcy złotych do oddania. Na tamte czasy to było bardzo dużo. I pamiętam, musieliśmy jechać do Piły, bo byliśmy w Pile zarejestrowani, żeby tam zarejestrować ten samochód. Poszedłem do Wydziału Komunikacji i pytam, co zrobić, a pani mówi, bez dokumentów nie zarejestrujemy tego samochodu. Niech pan jedzie, może niech pan w urzędzie celnym w Szczecinie, bo tam była odprawa. Pojechałem do urzędu celnego. Zrobiono mi kopię, ale brakowało jeszcze jakiegoś dokumentu. Przyjechałem do Wydziału Komunikacji i pani mówi, nie, ja nie mogę na podstawie tych dokumentów panu zrobić, zarejestrować samochodu. Smutny wyszedłem, totalnie załamany. Chciałbyś mieć 10 tysięcy długu, tak? Nie chciałbyś, dzisiaj nawet. Chcę wam to powiedzieć, bo to dla mnie była bezdzietność. To było coś, co było dla mnie w tamtym czasie wielkim problemem.
I pamiętam, jak dzisiaj była wiosna, świeciło słońce, ja byłem sam w pokoju. Modliłem się, czytałem Biblię i natrafiłem na werset związany z dziesięciną. I wtedy mnie to dotknęło. I widzę, jak ta dziesięcina mi tutaj żyje. Wiecie, co znaczy, jak żyje w Słowie? Jak Słowo żyje, to po prostu te literki aż podskakują, uderzają. I Duch Święty zaczął do mnie przemawiać. Pokazał mi moją beznadziejność. Zechciałeś zużyć to na własne pożądliwości. Zacząłem płakać, uklęknąłem, powiedziałem: Ojcze, wybacz mi. I obiecuję Ci, i ślubuję Ci, że jeśli jakimś cudem zarejestruję ten samochód i go sprzedam, od dzisiaj będę dawał dziesięcinę. Ślubuję Ci, oddaję Ci te pieniądze. Na drugi dzień poszedłem do Wydziału Komunikacji. Usiadłem przed panią naczelnik, bo wcześniej rozmawiałem z inną urzędniczką, nie naczelnikiem. Ona wysłuchała mojej historii. Ze łzami w oczach jej opowiadałem. I ona mówi: dobrze, młody człowieku, zarejestrujemy ten samochód. Zarejestrowaliśmy to Renault Clio. Udało mi się je sprzedać. Już nigdy nie kupiłem Renault Clio. Oddałem to Panu. Od tej pory jestem w tym wierny. Już nie mam problemu, żeby się dzielić z ludźmi pieniędzmi i nie mam problemu, żeby dawać dziesięcinę. I Bóg błogosławi. Już mnie więcej w takie tarapaty nie wpuścił. Zobaczcie, Anna modliła się na pewno o dziecko, ale to, co zrobiła, kiedy ze swoim mężem poszła do świątyni, to było coś, co poruszyło Bożą rękę do działania. Popatrzmy na werset 11. Ona w wersecie 11 złożyła ślubowanie. Jeśli, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. Bracia i siostry, czasami Bóg nie daje nam naszego Samuela dlatego, że czeka na naszą decyzję. Bóg, kiedy mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, to On chce, żeby wszystko, co my posiadamy, całe nasze życie, cała nasza przyszłość, teraźniejszość i przeszłość należy do Niego. Amen. I jeśli coś jest ważniejsze niż On, jeśli coś jest coś, co przykrywa Go, coś, co Go zakrywa, jest ważniejsze dla nas niż sam Jezus, niż sam Bóg, to czasami możemy się zmierzyć z takimi sytuacjami, które ja nazywam bezpłodnością. Bezpłodność to jest coś, co Bóg dopuszcza, co Bóg daje wtedy, kiedy my nie widzimy Jego, tylko widzimy to, czego pragniemy. Czy to jest złe mieć pragnienia? Nie. Czy to było złe, że Anna chciała mieć dziecko? Nie. Ale Bóg chciał Samuela dla siebie. I potrzebował jej deklaracji. I dzisiaj, kiedy żyjemy w zupełnie innych czasach, ludzie gonią, prawda, za jakimiś różnymi rzeczami, a Bóg mówi: ja chcę Twoje życie dla siebie. Ja chcę Twojego Samuela dla siebie. Każdy z nas ma jakiegoś Samuela. Nie wiem, jakiego Wy macie Samuela. Ja mam też Samuela. Moim Samuelem jest moje życie. I jeśli ja nie oddam mojego życia Panu, to będę ryzykował. A nie chcę ryzykować. Ja chcę oddać moje życie Panu po to, żeby czuć się bezpiecznym. A Bóg chce moje życie, bo wtedy będzie mógł je błogosławić. Więc pomyśl dzisiaj o sytuacjach, jakie dzieją się w Twoim życiu. Być może są różne sytuacje, które możesz nazwać również takim stanem zawieszenia, że nic się nie dzieje. Ale kiedy oddasz
tą sytuację Panu i powiesz: Ojcze, powierzam ją Tobie. Ja oddaję ją w Twoje ręce. Ja nie chcę więcej zabiegać koło tego, chcę po prostu polegać na Tobie. To Bóg zrobi dokładnie to samo, co zrobił z Anną, bo nasz Ojciec jest Ojcem, który ma dobry charakter. Powiecie amen? Ile czasu spędzasz przed Panem w ciągu tygodnia? Godzinę? Dwie? Trzy? A może w niedzielę tylko? Anna musiała coś zrozumieć, że ona nie może godzinę, dwie, trzy, ona musi oddać. Ona musi ślubować, ona musi poświęcić tego, który był jej marzeniem. To jest dokładnie tak samo jak w wypadku ofiarowania Izaka. Bóg dał Abrahamowi Izaka, ale potem powiedział: widzę, że Izak jest dla ciebie zbyt wielki, jest zbyt cenny. Ja chcę teraz zobaczyć, czy ja jestem cenny dla ciebie, więc oddaj mi Izaka. I Abraham nie wahał się. A potem Bóg przywrócił mu Izaka z powrotem. Więc są rzeczy w naszym życiu, kiedy Bóg chce, abyśmy oddali Jemu. Kiedy dzisiaj walczymy, zmagamy się z chorobami, to o co się troszczymy? O zdrowie, prawda? Bo zdrowie jest ważne. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć: oddaj Twoje zdrowie Bogu. Oddaj Twoje zdrowie Jezusowi. Dzisiaj może zmagasz się z finansami. Pewien pastor na Ukrainie, kiedy byłem w Odessie w czasach kryzysu, to były lata 90. Młody pastor, młodszy ode mnie w tamtym czasie, ale mający bardzo duży zbór, około 500-600 osób w tamtym czasie. I nastąpiło takie tąpnięcie w 97 roku na Ukrainie finansowe i w ogóle kryzys. Hrywna poszła bardzo w dół, dolar do góry, ludzie tracili pracę. I on dzielił się ze mną świadectwem i mówi tak: kiedy ja tak współczułem w tej sytuacji, mówiłem: no trudno macie i tak dalej, my nie lepiej nie mieliśmy, ale trochę lepiej niż na Ukrainie. I on mówi: no wiesz, i zaczęli przychodzić ludzie do mnie. No i mówić: pastor, my nie mamy za co żyć. Starsze osoby, my nie mamy za co żyć, my nie mamy pieniędzy, nie mamy pracy. I byłem ciekaw, co on im odpowiedział. A on zadał pytanie, on odpowiadał im w ten sposób: dobrze, a dajesz dziesięcinę? Oni mówią: ale nie mamy z czego. To zacznij dawać z tego, co masz. Oddaj to Bogu. I mówi: wiesz co, po paru miesiącach ci sami ludzie zaczęli przychodzić i składać świadectwa, że dostawali pracę, kiedy inni nie mieli pracy. Że Bóg błogosławił im w szczególny sposób, kiedy inni przeżywali kryzys. Dlaczego? Dlatego, że Ojciec jest wierny. Ale Bóg potrzebuje dzisiaj, abyśmy ofiarowali Jemu to, co jest dzisiaj naszym Samuelem, to, co jest dzisiaj naszym Izakiem, to, co jest dzisiaj cenniejsze niż może Bóg. Tak się nam nie wydaje, ale tak się zachowujemy. Bóg chce to dla siebie. A wtedy będziesz oglądać Jego wybawienie. Anna powiedziała: dobrze, nie chcę Samuela dla siebie. Nie chcę Samuela dla siebie. Ona nie wiedziała, że on będzie miał na imię Samuel. No więc powiedziała: nie chcę tego chłopca, tego potomka dla siebie. Przecież on, matka czekała na potomka dla siebie, bo on miał być jej przyszłością. To trzeba być naprawdę szalonym, żeby powiedzieć Bogu tak: dobra, urodzę pierwszego syna, czekam na niego tak długo, ale nie będę miała z niego pożytku. A wiecie dlaczego nie? No bo ona go oddaje na służbę do świątyni. Więc on nie będzie mógł się o nią zatroszczyć, bo on będzie oddzielony od świata, on będzie służył świątyni. Więc trzeba być szalonym, żeby oczekiwać na coś, co jest dla mnie bardzo ważne i cenne, i potem oddać to tak sobie Bogu. Ale to w tym szaleństwie jest metoda. Bo kiedy Bogu oddajesz to, co jest dla ciebie cenne, On ci stokroć oddaje. Amen. Kiedy Bogu oddajesz to, co jest dla ciebie cenne, On ci po stokroć oddaje. Otwórzmy na moment list do Hebrajczyków.
Rozdział 4. Ja Bogu dziękuję za tę lekcję, którą miałem w latach 90. Nie muszę dzisiaj pracować w żadnej firmie ubezpieczeniowej. Nie muszę pracować na 3 etatach. Mogę służyć Bogu. Właśnie dlatego między innymi, że Bóg zmienił moje myślenie w tej dziedzinie. Oddałem to, co dla mnie było wtedy cenne. Dzisiaj Bóg chce to samo powiedzieć wam. Zastanawiałem się, modliłem, jakie słowo Bóg chce dla nas dzisiaj. I wierzę, że Bóg chce dzisiaj ci powiedzieć, oddaj mi to, co jest dla ciebie cenne. Tu nie chodzi o pieniądze, ja podałem ten przykład, ale tu chodzi o każdą rzecz. Po to, abyś mógł przystąpić później do pewnego miejsca. Rozdział 4, wersety od 14 do 16. Są to wersety, które są dla mnie osobiście w sytuacjach trudnych jednymi z wielu, które czytam na głos i odbieram od Boga Jego pomoc. A więc czytamy. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wow. Przystąpmy. Mamy arcykapłana. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną historię, zanim do tego fragmentu dojdę. 3 tygodnie temu, w niedzielę, po obiedzie, już po nabożeństwie, postanowiłem się zdrzemnąć. To nie jest grzech. Naprawdę, nabożeństwa w Słupsku są bardzo wyczerpujące. I w półśnie słyszę, jak dzwoni domofon. Podchodzę, wciskam guziki, na ekranie widzę jakiegoś człowieka. A że to już było ciemno, był zmierzch, więc myślę sobie, taki łysy, to chyba to Tadeuszowi się pomyliło, takiego mamy brata, który też jest łysy, podobny był do niego. I tak przez moment się zawahałem, jak mi się nie chciało wyjść, ale mówię, wyjdę, no przecież nie wypada, nie? Wychodzę przed dom, podchodzę do bramy, ale patrzę, już tego człowieka nie ma, ale za to stoi karetka, ambulans. Przyjechali po mnie, czy co? Wyszedłem za bramę i w tym czasie wychodzi z domu obok, sanitariusz. I ja mówię, pan do mnie dzwonił. On mówi, tak, ale pomyliliśmy się, to do sąsiada. A ja mówię, a co się stało? Bo akurat okazuje się, że tymi sąsiadami są młodzi ludzie, 31 i 28-letni. On 31, ona 28. Ona Ukrainka, aktorzy dziecięcy, którzy wynajęli ten domek i jeżdżą po morzu, dając przedstawienia dla dzieci. Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo mili ludzie. Naprawdę, kiedy wjeżdżałem samochodem, wjeżdżamy na swoją posesję, a oni stoją przed swoim domem, to stają w ten sposób i po raz pierwszy widziałem, że ludzie mogą tak mówić dzień dobry. Więc ja mówię do mojej żony, ale dziwni ludzie jacyś, nie? Tacy uśmiechnięci ciągle się tak witają. No ale to było oczywiście bardzo sympatyczne. W każdym razie on mówi, wie pan, muszę panu powiedzieć coś. Tylko niech pan nie gada. Ten człowiek jest bardzo chory. Panie, to jest, on powinien być już dawno na onkologii, chemia. Mnie zatkało. Widziałam jeszcze go wczoraj, jak chodził, a dzisiaj on jest bardzo chory. No więc wyprowadza go lekarz, idzie o własnych siłach, ale kompletnie nie kontaktuje. I ta dziewczyna zapłakana, my mieszkamy pod Słupskiem, więc wiecie, to nowa sytuacja. I ja podszedłem do niej i wtedy powiedziałam, nie martw się, zaopiekujemy się wami, pomożemy wam. Pierwszy raz to był pierwszy kontakt taki, wiecie, bezpośredni. I ona się przytuliła do mnie i zaczęła płakać. Ja mówię, jak masz na imię? Julka, Julia. Dobrze, to jedź do szpitala, my do was dojedziemy. Wziąłem Filipa, Paulę, pojechaliśmy do nich do szpitala. W czwórkę z Ewą. Słuchajcie, to też Bóg otwiera drzwi. Podszedł lekarz.
mówi, kim jesteście? Ja mówię, że przy tej dziewczynie, żeby nam jakąś informację dał. No, rodzina, nie? Wiecie, skłamałem. A właśnie nie, bo Boża rodzina. No. Ale potem było mi głupio strasznie, kiedy ta Julka odeszła, dalej odeszła, ten lekarz dalej tam z nami stoi, coś mówi, ja mówię, pan, my nie jesteśmy rodziną. O, ja wiem. Okazało się, że ja kiedyś na tym SOR-ze wylądowałem i miałem napisane w karcie, że zasłabnięcie w czasie odprawiania mszy. Więc on już doskonale wiedział, kim ja jestem, więc nie musiałem się za dużo tłumaczyć, wszystko mi powiedział. I mówi tak... Ona teraz będzie potrzebować wsparcia, bo oni już tutaj byli dwa razy. Oni nie chcieli się zgodzić na leczenie. On ma guzy w mózgu. Są przerzuty po czerniaku. Na nas jak grom z jasnego nieba to spadło. I myślę sobie, ależ przygoda, no. Ledwo co z Lublina wróciłem z jednej konferencji, mamy jechać do Ustronia, a tutaj teraz taki... W każdym razie, kochani, chcę wam powiedzieć, że w ponadnaturalny sposób Łukaszowi wróciła pamięć, bo ma na imię Łukasz. Są w szpitalu na onkologii, ale okazało się, że mimo tych guzów są one podatne na leczenie po badaniach genetycznych. Jest szansa. Łukasz z Julką dostali od nas pismo, opiekujemy się nimi. Julia była już na nabożeństwie, słuchają kazań, cytują Pismo Święte, modliliśmy się z nimi, kładziemy na nich ręce i Bóg zaczyna dokonywać cudów. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, bo mamy arcykapłana, który może nam pomóc. Amen. Kiedy Paula się spotyka z Julią, bo jeździ do szpitala, Paula jest jednocześnie diakonicą, więc opiekuje się też takimi ludźmi. I kiedy jedzie do niej, to Julia jej cytuje wersety, których nigdy nie czytała wcześniej. Siedzi i z mężem czyta Biblię w szpitalu. I Łukasz koniecznie mówi, że jak już wyjdzie, to musi koniecznie przyjść do kościoła, bo oni chcą się zaangażować. Ja mówię to po to, żeby wam pokazać, jak Bóg jest nieprzewidywalny w swoim działaniu, kiedy my nawet myślimy, że wszystko już jest stracone. Świat położył kreskę na nim, powiedzieli, nie ma szansy. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, kochani. Amen. Anna miała problem, ale oddała ten problem Jezusowi, oddała go Bogu. Powiedziała, Panie, oddaję Ci go, nawet jeżeli ja nie będę miała zabezpieczenia, ale ja wierzę, że Ty się zatroszczysz. I Bóg dał jej syna. List do Hebrajczyków powiada, że Jezus przeszedł przez cierpienia, ale On dlatego, że przeszedł przez cierpienia, rozumie Twoje cierpienia, rozumie Twoje problemy i może Ci dopomóc. Dlatego przyjdź z odwagą do tronu łaski. Powiecie amen? Dzisiaj jakikolwiek masz problem, to nie jest zbyt wielki problem dla Boga, żeby go rozwiązać. Dzisiaj to nie jest wielki problem, żeby go rozwiązać dla Boga. Kiedy byłem młodym ewangelistą, to wiecie, miałem jeden problem. Nie mówiłem chyba tego w Ustroniu. Moim problemem było to, że troszczyłem się o to, żeby ludzie byli uzdrowieni. Wiecie, jakie to jest obciążające? Teraz tak, robisz wezwanie i masz powiedzieć ludziom, chodźcie, Bóg was uzdrowi. A potem przychodzi myśl, no dobra, jak nie uzdrowi? To ci była dopiero wiara. Kocia wiara to była. I w pewnym momencie powiedziałem tak, nie. Co jest prostsze? Powiedzieć ludziom, jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa, czy są ci odpuszczone grzechy? Stwierdziłem, że łatwo powiedzieć, są ci odpuszczone grzechy. To nic, to nie jest kłamstwo, to jest proste. A jak nie jesteś uzdrowiony, nie masz wiary. I przez jakiś czas... Kiedy głosiłem Ewangelię, to zapraszałem ludzi do przyjęcia Jezusa, ale starałem się nie za bardzo im obiecywać, że Bóg ich uzdrowi. I pewnego razu Bóg mi pokazał, co On myśli o takim sposobie funkcjonowania swojego, wydawało mi się, sługi. Tak mu się to bardzo nie spodobało, że dał mi lekcję. Pewnego razu miałem jechać na ewangelizację do Torunia. I miałem ciężki okres. Mało tego, nie miałem czym jechać. Więc mój pastor w tym czasie był za granicą,
a jego Audi stało w jego garażu i miało rozwaloną skrzynię, to znaczy chrobotało, jak się jechało. I na pewno wiem, żeby mi nie pożyczył, bo później, kiedy rozmawialiśmy na temat tego, co zrobiła jego żona i jego siostra, to dyplomatycznie wybrnął z sytuacji, ale ja wiedziałem, że to było za daleko idąca poufałość z mojej strony, z jego rodziną. W każdym razie jego żona i jego siostra stwierdziły, że no mogą mi ten samochód pożyczyć, chociaż mąż nie wiedział o tym. Więc ja wsiadłem w to srebrne Audi, to było srebrne Audi Stop, jak pamiętam jak dzisiaj, diesel strasznie głośny, ze skrzypiącą skrzynią i ten mój nastrój cały taki, i ten brak przygotowania, wiecie, nieraz ewangeliści mają taki czas. Pastorzy też. Jadę. Zebrałem się i myślę sobie, co ja tym ludziom będę mówił. Przecież ja nic nie mam do powiedzenia, jestem tak pusty. Miałem takie uczucie pustki wtedy w sobie, że nie miałam żadnego słowa. Czasami tak jest, że jesteś na pustyni i nie masz nic, nie wiesz, co masz powiedzieć. Jadę i modlę się, a właściwie wzdycham, żeby było jak najmniej ludzi, żeby nie było potrzeb, żeby byli zdrowi. Najlepiej, żeby ktoś mnie zastąpił, może, mówię, Stasiu Cieślar, wtedy był kierownikiem, może Stasiu mnie zastąpi, może tam coś wymyślę, jadę. I wzdycham. Przyjechałem. Cieszą się. O, jest Jacek, chwała Bogu, tu. A ja w duchu myślę, nie wiecie, co mówicie. No i pytam, jak tam? Oni mówią, no frekwencja niewielka, to ja miałem ostatnie 3 dni. Frekwencja niewielka, wiesz, no tak standardowo, no. Nic wielkiego się nie wydarzyło. No to ja wziąłem oddech, mówię, jak frekwencja niewielka, to może jakoś poradzę. Rozpoczyna się. Zespół wychodzi. Wiecie, no w tamtych czasach zespoły były różne, więc ten zespół też nie był taki. Wydawało mi się, że oni z przypadku są zebrani i na owe czasy też już miałem trochę słuch wyrobiony, więc to była taka kakofonia. Myślę sobie, o Boże, to dobrze, żeby nikt nie przyszedł. Ale ja się odwracam i patrzę, że ludzie przychodzą. I się ten namiot zaczyna wypełniać. I Stasiu mówi do mnie, ty zobacz, ludzie przychodzą, o fajnie. Mówię, nie oglądam się. Wychodzi człowiek, który mówi świadectwo przez 20 minut, ja nie wiem, o czym on mówi. I myślę sobie, nie no, to jest katastrofa. To jest katastrofa. No i czas wyjść i głoś. Wyszedłem. Stanąłem. Zobaczyłem około 400 osób. I zacząłem mówić. I nie wiem, co mówiłem. Ale czułem, że Duch Święty zaczął wypełniać to naczynie. Kiedy zrobiłem wezwanie, wyszło bardzo dużo ludzi. I nie wiem, jak to zrobiłem, ale wiem, że to był Pan, który dał mi lekcję. I nagle puka do mnie mocno myśl. Jest kobieta z rakiem. Powiedz to. Tak, ten, co nie chciał się modlić o chorych, bo się wstydził, że jak się nie uzdrowi, to będzie miał problem, że co to teraz jest, tak? Za ewangelista, który się modli i się nic nie dzieje. A Bóg mówi, powiedz to. I ja chodzę tak między tymi ludźmi, kładę ręce, ale w końcu biorę mikrofon i mówię to. I ja nie wiem, nikt się nie zgłosił. To dopiero, co? No nic, pomodliłem się z tymi ludźmi. Skończyła się ewangelizacja. Rok później jestem w Inowrocławiu. I w Inowrocławiu podchodzi do mnie kobieta po nabożeństwie. Taka niziutka. I mówi, pamięta mnie pastor? Zawsze mam z tym problem. Bo jak powiem, że nie pamiętam, to mogę kogoś zranić. Jak powiem, że pamiętam, to nie będę wiedział, jak ma na imię. Więc powiedziałem chyba tak, jak niektóre osoby mówią mnie raz e-e. Coś takiego powiedziałem. A ona mówi, bo to ja jestem tą kobietą, która miała tego guza. Jakiego guza? No w Toruniu.
byłam podczas drugiej chemioterapii. I miałam, byłam podczas tej chemioterapii. Miałam na następny dzień kolejną mieć dawkę. Ale zawsze przed każdą dawką jest robiony skan, badanie, co się tam dzieje. I lekarz powiedział, że guz się zaczął zmniejszać. Porównując zdjęcia, ten guz się zrobił mniejszy, więc pani doktor odstawiła chemię, przerwała. A dzisiaj przyjechałam, żeby podziękować pastorowi, że pastor był posłuszny Duchowi Świętemu. Bo ja dzisiaj jestem wolna, jestem zdrowa i mam własne włosy. I wiecie, to była lekcja, która spowodowała, że moje myślenie się całkowicie zmieniło na temat Boga. Bóg jest Bogiem suwerennym. To tron łaski, to jest tronem, do którego przychodzimy my i nie potrzebujemy się troszczyć o to, co Bóg zrobi, bo Bóg ma dobry charakter i Bóg ma dobre myśli o nas i Bóg wie, jaką dla nas ma przyszłość. I to Bóg jest tym, który decyduje, czy uzdrowi, czy może w inny sposób nas przeprowadzi. Ale Bóg jest tym, który daje uzdrowienie i dzisiaj nie boję się powiedzieć, jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa. Halleluja! I dzisiaj nie troszczę się, kiedy kładę ręce na chorego z rakiem, to ja nie myślę, czy to ja jestem tutaj tym, który odpowiedzialny jest za to uzdrowienie, ale to Pan Jezus Chrystus, halleluja, jest tym, który uzdrawia, który uwalnia i który zbawia ludzi. Nie człowiek, nie żaden ewangelista, ale Jezus Chrystus. Amen. Oddajmy Bogu chwałę, kochani, za te wszystkie sytuacje. Bóg jest wielki, halleluja. O, halleluja. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to. Tron łaski to jest tron, do którego Bóg cię przeprowadza i nie musisz się bać, że się coś wydarzy nie po twojej myśli, bo przy tronie łaski Bóg cię zawsze zaskoczy. Anna oddała to. Kiedy kładłem ręce na głowę Łukasza, to tydzień wcześniej, kiedy stałem w Lublinie i głosiłem słowo, powiedziałem do ludzi, słuchajcie, jest taki problem, jest taki młody człowiek, który ma przerzuty i na którego lekarze już właściwie położyli kreskę. Nie ma szansy, ale ja czuję, że mamy stanąć i zacząć się o niego modlić. I wtedy zrobiłem coś, co robię od pewnego czasu, kiedy modlę się o choroby. Nie wolno przeklinać ludzi, nie wolno przeklinać diabła, ale wolno przekląć chorobę. I zrobiłem to i powiedziałem, w imieniu Jezusa przeklinam te guzy. W imieniu Jezusa przeklinam te guzy. I nakazuję im, aby one opuściły jego ciało. I co się nagle okazało? Że guzy zaczęły po prostu zmniejszać się, a do Łukasza zaczęło wszystko docierać. Kiedy trafił do szpitala, zachowywał się jak chory psychicznie. Z Filipem, kiedy patrzyliśmy, to wiedzieliśmy, że ten człowiek w ogóle nie kontaktuje ze światem zewnętrznym. A kiedy przyjechaliśmy do szpitala już po tej modlitwie, to mogłem z nim rozmawiać, mogłem go zapytać, czy wierzysz, że Jezus cię może uzdrowić? Wierzę. Czy chcesz, żeby się o ciebie pomodlić? Tak. I kiedy kładłem na niego ręce i modliłem się, to nie modliłem się ja, jako człowiek, który teraz będzie się troszczył, czy on będzie zdrowy, tylko to Pan, który przychodzi i uzdrawia człowieka. Amen. Bo przychodzę do tronu łaski, a tron łaski jest tronem zawsze gotowym mnie zaskoczyć. Amen. I dzisiaj nie wiem, co jest twoim problemem. Dzisiaj nie wiem, co jest twoim Samuelem. Dzisiaj nie wiem, jakiego masz Izaka. I dzisiaj nie wiem, na co czekasz, ale oddaj to Panu. I przyjdź do tronu łaski. I powiedz, składam to przed twoim tronem. I nieważne, co będzie. I nieważne, co będzie. I nieważne, co będzie. Ale wiem, że będzie... Dobrze. Amen. Nauczyliście się. Co zapamiętacie, kiedy wyjedziemy od was? Że będzie? Dlaczego? Bo mamy Ojca, który jest dobrym Bogiem. Amen. Więc teraz, kiedy powstaniemy wszyscy, staniemy przed Bogiem. Staniemy przed tym, który mówi, chodź do tronu łaski. Oddaj mi to. Zaufaj. Zaufaj. A ja wszystko dobrze uczynię. Kiedy stoisz przed tronem łaski. Często mam taki obraz, kiedy przychodzę do tronu łaski. To widzę, jak siedzi ojciec. Nie widzę jego twarzy, bo nikt jego twarzy nie widział. Ale widzę ojca siedzącego. I widzę, jak podchodzi do mnie syn, który mnie po prostu bierze w ramiona i przyprowadza do ojca. I mówi, tatusiu,
To jest Jacek. On potrzebuje dzisiaj, abyś ty przeze mnie spełnił jego potrzebę, spełnił jego pragnienie. I wiecie, to tak rozbraja, kiedy ja wiem, że ja nie jestem sam. Kiedy wiem, że ja nie jestem jakimś przypadkowym meteorytem w przestrzeni kosmicznej, tylko jestem jego dzieckiem. Kiedy choruję, pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, zawsze kiedy chorowałem, moja mama zabierała mnie do swojego łóżka, do łóżka rodziców w ciągu dnia. Wtedy zawsze była wykrochmalona pościel. Moja mama pochodzi ze Śląska, więc Ślązacy mają taki zwyczaj krochmalić pościel. Biała, taka sztywna, pachnąca, duża poducha. I wtedy czułem się jak król. I czekałam, aż moja mama przyniesie zawsze mi jakiś soczek, herbatkę. Biegała koło mnie, a ja się czułem jak król. I było mi dobrze. I byłem zły, jak musiałam z tego łóżka wychodzić i przenosić się do swojego pokoju, bo wtedy tato przychodził, no i już nie było miejsca dla mnie. Po wielu latach mam to samo wrażenie, kiedy potrzebuję pomocy, idę przed tron łaski do Ojca. Wtedy czuję się jak król. Przychodzę do mojego tatusia. Jak to dobrze być pastorem wierzącym. Jak to dobrze być dzieckiem Bożym. Bo wtedy nie ma problemów. Wtedy nie ma żadnych ciężarów, które byś nie zniósł. Kiedy przychodzą napory, kiedy przychodzą chwile trudne, kiedy przychodzą doświadczenia, czuję się jak król w rękach, w ramionach Ojca. Przyjdź dzisiaj ze mną. Oddaj tego Samuela. Stań się jak Anna i powiedz: Panie, ślubuję Ci, oddaję to Tobie. Kiedy byłem w Montrealu, podszedłem do kobiety w czasie usługi, Kanadyjka. Widać było, że choruje na nowotwór, bo to było widać po prostu. Była pierwszy raz na takim zgromadzeniu. I czułem, że mam do niej podejść. Wiecie, ja rzadko podchodzę, jak wiecie, do ludzi w czasie kazania, a do niej podszedłem. Przerwałem usługę i zapytałem, bo widziałem, że płacze. I zapytałem ją, czego potrzebujesz, what you need? A ona tak mówi: pierwszy raz tak docierają do mnie takie słowa. Ale czego chcesz? What you need? Czy chcesz, chorujesz? Tak. Masz nowotwór? Tak. To chcesz, żeby się modlić o uzdrowienie? Nie. To what you need? A ona powiedziała mi: peace. Chcę pokoju. Ja się rozpłakałem. I powiedziałem jej, że będziemy się modlić o pokój. Ona oddała swoje życie Jezusowi. Tego dnia mieliśmy chrzest, więc była i na chrzcie po południu. I powiedziała, że nigdy tak wspaniale i fantastycznie się nie czuła, jak dzisiaj, kiedy oddała swoje serce Jezusowi. Człowiek nawet w takiej chwili zagrożenia życia nie potrzebuje się o nie troszczyć, kiedy odnajdzie Jezusa. Chciała pokój. Kiedy oddasz tego Samuela, będziesz mieć pokój. Ale zapewniam Cię, nie stracisz. Halleluja. Czy możesz podnieść dłoń? Każdy z was, kto ma takiego Samuela, którego chciałby oddać Bogu, możesz podnieść dłoń? O, halleluja. To chyba jednak to było słowo od Pana dla was. Pomyśl teraz. I powiedz: dobrze, Panie, nie będę z Tobą walczyć. Przychodzę do tronu łaski przez mojego arcykapłana Jezusa
i oddaję to Tobie. I wierzę, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Wszystko dobrze uczynisz. Halleluja. Kochani, chciałbym Was zaprosić na koniec. Kiedy będziemy śpiewać, zespół będzie jeszcze grać, a my chcemy się modlić. Chcę również kłaść na Was ręce i modlić się o błogosławieństwo, aby Wasz Samuel, aby Wasze potrzeby, aby choroby, kłopoty, doświadczenia, próby, cokolwiek to jest, znalazło się znowu w rękach Boga, oddane Jemu przed tronem łaski, a On wszystko dobrze uczyni. Nie patrz na chorobę dzisiaj jak na chorobę. Patrz jak na problem, który masz oddać Jezusowi. Nie patrz na swoje doświadczenia jak na doświadczenia, które nie mogą być pokonane. Oddaj je dzisiaj Ojcu. Cokolwiek jest, cokolwiek Ciebie dzisiaj trzyma w oczekiwaniu i tej bezpłodności duchowej, ślubuj Ojcu, oddaj mu je. A będziesz oglądać chwałę.